Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto wiśniowy sad. Potrzebować będziemy 3 jajka, 2 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, szklankę cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 duże łyżki kakao, pół szklanki oleju, pół szklanki jogurtu i 1/3 szklanki mleka oraz wiśnie. Wiśnie mam częściowo odmrożone i do tych wiśni dołożę 2 łyżki mąki pszennej. Opruszę mąką pszenną. Teraz ubijam jajka z cukrem na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam olej. Jogurt. Dodaję proszek i mąkę. Ciasto mamy połączone i teraz kilka łyżek ciasta odbieram, a do pozostałego ciasta dołożę do tej miseczki, dołożę kakao i wymieszam. Tak 1/3 ciasta odbieram. Dodajemy kakao i pozostawione mleko. I dokładnie ciasto mieszamy. Już ma jednolitą konsystencję. Jeszcze przemieszam brzegi i wyłożymy do formy formę 17x27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wykładamy do formy. Pokrywamy całą powierzchnię i teraz będziemy na ciasto wykładać jasne ciasto i wiśnie. Będziemy to robić łyżeczką, a wiśnie opruszymy mąką. Wiśnie są częściowo odmrożone, nie całkowicie, no tak częściowo. Tu ja je opruszyłam mąką. Tak. I teraz wykładamy ciasto. I w środek damy wiśnie. Tak to będzie wyglądało. I tak zrobię z pozostałą częścią. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika na około 50 minut w 170 stopniach. Ciasto mam pięknie wypieczone, całkowicie ostudzone, a teraz zrobimy do tego bitą śmietanę z galaretką. Mam 400 ml śmietany 30%,
3 łyżki cukru pudru i jedną galaretkę. Galaretkę rozpuściłam w pół szklance wrzącej wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia. Ona, ta galaretka, jest taka jeszcze tężejąca. Śmietanę ubijam z cukrem na sztywno. Śmietanę już mam ubitą, dolewam tężejącą galaretkę cały czas ubijając. Muszę sobie pomóc łyżką. Należy przemieszać i wyłożymy. Dokładnie przemieszamy, byśmy mieli pewność, że galaretka jest połączona ze śmietaną. I wyrównujemy całą powierzchnię. I ciasto powędruje do lodówki tak na 2 godzinki. Wierzch możemy posypać startą czekoladą lub migdałami. Ja posypię migdałami. Migdały uprażę na suchej patelni na złoty kolor. Tak. I ciasto. Wiśniowy sad wędruje do lodówki. Ja jeszcze sobie zrobię takie. O. I w tej formie daję do lodówki, a później opruszę migdałami. Tak. I tak oto wygląda ciasto, wiśniowy sad. A tutaj, tak jak wspominałam, mam prażone płatki migdałowe i posypię wierzch. Ukroimy kawałeczek. Wygląda w przekroju ciasto wiśniowy sad. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto wiśniowy sad.